Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na recenzję, test niesamowitych słuchawek, według mnie jeden z moich ulubionych modeli i żeby to nie było, że jestem jakimś fanboyem SteelSeriesa, ponieważ tą firmę faktycznie lubię, ale za konkretne wybrane produkty. Nie za wszystkie, ponieważ nie wszystko co mają w ofercie mi się podoba, nie wszystko mi przypadło do gustu, ale tak jest praktycznie z każdym producentem. Tak więc mowa tutaj o słuchawkach SteelSeries 5H V3, które są według mnie niedoścignionym ideałem, nawet przebijają serię Siberia V1, V2, V3. Konstrukcja jest zupełnie inna, natomiast słuchawki są przede wszystkim bardzo dobrze wykonane, bardzo wygodne oraz zapewniają dźwięk na wysokim poziomie. Oczywiście są też jakieś drobne wady, o nich posłuchacie w tym filmie, w tej recenzji. Ceny słuchawek sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Przed nami słuchawki SteelSeries 5H V3, zdecydowanie mój ulubiony model, pomimo że testowałem wiele modeli słuchawek od SteelSeries, chociażby słynne Siberie, Siberie Elite 9H, które też są bardzo dobre, ale droższe przy okazji i też większe. Natomiast tutaj mamy moim zdaniem idealny stosunek jakości do ceny, jakości wykonania i jakości dźwięku. Przy okazji zaznaczę, że te słuchawki mają już grubo ponad rok. To nie są nowe słuchawki, które dostałem do testów. Są to po prostu słuchawki, których używam już ponad rok pomiędzy testami innych słuchawek. No i zawsze chętnie do nich wracam, ponieważ są dla mnie rewelacyjne. A dlaczego, przekonacie się dzisiaj. Jeśli chodzi o podstawy, mamy tutaj 40 mm przetworniki. Zakres przenoszenia dość powiększony, ponieważ od 16 Hz do 28 kHz aż przy oporności 32 ohmów. I są to słuchawki typowo stereo. Już Wam je pokazuję dokładnie z bliska. Na początek, moi drodzy, rzecz dla mnie bardzo ważna, czyli waga słuchawek. Słuchawki muszą być porządnie wykonane, wygodne, ale jednocześnie nie za ciężkie. Czasami jest to ciężkie do osiągnięcia, natomiast w tym przypadku mamy wagę 230 g. Więc te słuchawki nie są ciężkie, jest to taka waga średnia, natomiast są mega wygodne. Za chwilkę zobaczymy je dokładnie, natomiast zacznijmy sobie od przewodu. Przewód, jak widzicie, jest w takim eleganckim oplocie, czarny z pomarańczowymi elementami. Przewód troszeczkę momentami tak już postrzępiony po prostu od użytkowania, przyhaczania nim gdzieś. Natomiast oplot, jak widzicie, nienaruszony i ten przewód w żaden sposób nie został przerwany, uszkodzony. Więc to świetnie zabezpiecza. Podstawowy przewód jest króciutki, ponieważ tylko 1,20 m, ale mamy do tego alternatywy. Zobaczcie, zakończone jest to takim wtykiem. Teraz pokażę Wam, do czego to służy. Natomiast po drodze mam jeszcze taki prosty pilocik, potencjometr w postaci pokrętła oraz wyłącznik mikrofonu. I teraz co mamy w zestawie? Tak więc mamy 1,20 m podstawowy. Do tego mamy 4-pinowego mini jacka, 3,5 mm. Z przejścióweczką, czyli możemy to sobie po prostu założyć na to. I mamy wtedy taką końcówkę typowo smartfonową, tabletową, ponieważ na tym 4-pinowym jacku nam już działa bez problemu mikrofon. Nie musimy tego rozdzielać, albo po prostu jak nie używamy mikrofonu, możemy tak sobie do komputera podłączyć. Oczywiście końcówki są pozłacane. Druga przejściówka typowo do komputera, do PC, czyli rozbijająca nam na dwa kanały, dwa mini jacki 3-pinowe też pozłacane, do słuchawek i do mikrofonu osobno. Więc powiedziałem, że ten 1,20 m to jest mało, no bo jest to mało. Jeśli mamy bardzo blisko obudowę, czy tam jakiś port, przedłużkę, to wtedy jest ok. Natomiast jeśli nie mamy i nam to nie wystarcza, to mamy w zestawie jeszcze taki kabelek, już to prawda nie jest w oplocie, natomiast izolacja dość wytrzymała też i mamy dwa mini jacki, drugi się zapodział, o właśnie, dwa mini jacki, które wkładamy do naszej karty dźwiękowej. I tu mamy wyjścia. To ma 2 metry, więc możemy sobie bardzo przedłużyć zasięg tych słuchawek. Razem 3 metry 20 cm, więc to już się robi naprawdę dużo. Tak więc przewód mamy przerobiony, ale patrzcie dalej. Jeśli chodzi o pałąk, mamy logo SteelSeries, które wygląda prawie jak nowe. Jedno tutaj jakieś draśnięcie jest tylko. A pamiętajcie, że słuchawki mają prawie 1,5 roku. Ten pałąk jest, zobaczcie, bardzo elastyczny, mocny. Od spodu mamy poduchę. Taką dość zwyczajnie wyglądającą, ale mięciutką za to. Bardzo fajnie to się dopasowuje do naszej głowy. Następnie mamy fajne matowe plastiki.
Prowadnice plastikowe, natomiast nic się z nimi nie działo, są dość grube, też mają ząbki, więc precyzyjnie sobie wyregulujemy, więc to jest fajne. Następnie obudowy przetworników też matowe, bardzo ładnie wyglądające. Jak widzicie, przy okazji się tak nam wychylają te przetworniki. W tą stronę to się nie kręci za bardzo. I dopasują się nawet na spore osoby, ponieważ zobaczcie, tak możemy to rozciągnąć, więc bez problemu. Elementów błyszczących jest bardzo mało, tylko taka obwódeczka dookoła, więc można to wybaczyć. I mamy mikrofon jak w Cyberiach V2, V3 chowany do muszli. I tak samo jak w Cyberiach V2, V3 ten mikrofon jest po prostu słabiutki, bardzo podstawowy. We wnętrzu mamy świetnej jakości skórę, naprawdę to jest tak miłe w dotyku, że jak mam te słuchawki na głowie, to mi się nie chce ich ściągać. Do tego zobaczcie, tu nie ma chyba memory foam, a ta pianka jest mega mięciutka i przez ten ponad rok, jak widzicie, się nic tutaj za bardzo nie ubiło. Troszeczkę się dopasowało do mojej głowy, natomiast większość wygląda świetnie. Nie ma czegoś takiego, że idzie nam gąbka i nagle jest coś takiego, bo w wielu słuchawkach tak się ubijają. Natomiast tutaj, jak widzicie, jest to cały czas sprężyste, pomimo że nie są to słuchawki z tak zwanej górnej półki, tylko takie dostępne w dobrej cenie dla każdego. Jak je recenzowałem ten ponad rok temu, to chyba kosztowały ponad 350 zł. W tej chwili za 200 bez problemu do kupienia, więc to jest bardzo duża zaleta dla tych słuchawek na chwilę obecną. I co do tych wnętrz, wydają się małe, ale moje uszy tutaj wchodzą do środka całe, więc jest pod tym względem ok. I przy okazji widzimy też ładne obszycia pomarańczowe, że to wszystko wygląda jak w takich słuchawkach już z naprawdę wyższej półki. Też pomarańcz w środku i bardzo ładnie to wygląda. Oznaczenia mamy tutaj left, right. I z tymi słuchawkami, moi drodzy, możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Generalnie to jest opcja do transportu. Moim zdaniem troszkę bezsensowna, ponieważ ja nigdy z tego nie skorzystałem. Być może ktoś skorzysta, ale zobaczcie, o co chodzi. Pach. Pach i mamy, moi drodzy, trzy części. Nausznik, nausznik i pałąk. Tak więc podobno do transportu, więc można w to wierzyć. Czy to się przydało komuś, nie wiem. Natomiast jeśli SteelSeries prowadzi sprzedaż takich pojedynczych elementów, to to jest bardzo fajne, ponieważ jeśli załóżmy komuś się złamał pałąk przypadkiem, czy się tak uszkodził, że nie damy rady z tego korzystać, może można sobie kupić sam pałąk. Jeśli komuś jedna słuchawka siadła, może można kupić sobie samą słuchawkę. Nie wiem, nie sprawdzałem nigdy, ale jako że są rozmontowywalne, teoretycznie taka możliwość powinna być. Oczywiście mówię to Wam jako ciekawostkę, nie jest to żadna potwierdzona informacja, to są tylko moje spekulacje. Tak więc jeśli chodzi o prezentację, to by było na tyle. To są właśnie SteelSeries 5H V3. Genialne słuchawki, już teraz też w bardzo dobrej cenie. Za chwilkę jeszcze test mikrofonu oraz podsumowanie testów, czyli wrażenia z dźwięku i ostateczny werdykt. Słuchawki, które teraz widzicie, to SteelSeries 5H V3. Nie ukrywam, że ulubiony model tej firmy, poza słuchawkami SteelSeries Cyberia V2 i V3. 5H V3 to niewielki, bardzo wygodny i bardzo dobrze grający headset z bardzo przeciętnym mikrofonem. Mikrofon jest o tyle fajny, że tak samo jak w Cyberiach V2 jest to taki kawałek tworzywa, który możemy zwinąć w tą muszlę, po prostu go wsuwamy i nam się chowa. Bardzo elastyczny, możemy go bardzo dobrze dogiąć, dopasować do naszych aktualnych potrzeb. Natomiast jaka jest jakość tego dźwięku, możecie w tej chwili posłuchać i ocenić sami. Dodam tylko, że są to słuchawki podłączane tradycyjnie, czyli poprzez mini jacka 3,5 mm. We'll be right back.
dobrze, podsumowując, widzieliście wszystko, tak więc słuchawki przede wszystkim świetnie wykonane, posiadające fajne akcesoria, rozkładalne, chociaż nie jest to akurat funkcja według mnie, która może się przydać, jest to bardziej taki bajer. Słuchawki niezwykle wygodne, zakrywające całe uszy, zapewniające dość dobre wygłuszenie dźwięków z otoczenia i bardzo fajnie grające, dające się i do posłuchania muzyki, i do pogrania w gry. Bardzo dobrze pozycjonują dźwięk, dobrze oddają też wierność tych efektów, dlatego gra w nich to sama przyjemność. Oczywiście jakiś minus musi być, mamy słabiutki mikrofon, tak samo jak w serii V2, V3. Mikrofon jest po prostu bardzo podstawowy. Co jest ogromnym plusem, jak miałem okazję je kiedyś testować, bo mam je dość długo, to kosztowały ponad 300 zł, 350 może nawet. W tej chwili cena wynosi plus minus 200 paręnaście złotych, więc bardzo dużo staniały. Co sprawia oczywiście, że stosunek jakości do ceny ulega drastycznej zmianie. Teraz są to słuchawki bardziej dostępne w lepszej cenie, a nadal jest to model świetny i godny polecenia. Z tego też względu wysoka ocena ode mnie i mogę je spokojnie polecić, tak więc rekomendacja produktu. Jak dla mnie słuchawki ulubione, których używam na co dzień, jeśli nie testuję akurat innych słuchawek. I dla mnie jest to model, z którym nie chciałbym się rozstawać. Tak więc mam nadzieję, że jeszcze długo mi posłużą. A Wam je oczywiście polecam, gdyż jest to model troszeczkę niedoceniany, pozostający w cieniu Cyberi, ponieważ jakby nie było, to są najbardziej rozpoznawane słuchawki SteelSeriesa, ale pamiętajmy, że seria H też ma coś do pokazania, szczególnie ze świetnymi 9H na czele. Tak więc to by było na tyle, jeśli recenzja Wam się podobała, subskrybujcie, polecajcie znajomym, zajrzyjcie też na mojego Facebooka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi newsami. Ceny słuchawek sprawdźcie sobie w opisie filmu, za chwilkę jeszcze plansza końcowa z podsumowaniem, a tymczasem pozdrawiam Was, cześć!